W minionym odcinku pokazałem buty najlżejsze, które posiadam w ogóle w całej mojej kolekcji. Tym razem będzie coś odwrotnego, czyli buty najcięższe. Cięższych nie mam. Są to Adidasy Ultra Boost. Zwracam uwagę na słowo Ultra Boost. Jeśli chodzi o pierwszy odcinek z tej serii, to Adidas Run Falcon, produkcja z Wietnamu. Poprzednie z Chin, a te znowu są z Wietnamu. Tak to jest, z dalekich krajów azjatyckich mamy te buty i je możemy nosić i używać na co dzień, a także do biegania. Zaglądam na stronę adidas.com, zobaczmy co producent podaje i jak reklamuje te obuwie. Atuty. Buty są rzeczywiście toporne, ogromne, ciężkie, ale mają atuty. Jakie? Zaczynamy od Adidas LEP. Nowy torsion system zapewnia zwiększoną o 15% stabilną giętkość przedniej części stopy, która przekłada się na bardziej sprężysty bieg. Niesamowity zwrot energii. W podeszwie środkowej jest 6% więcej cząsteczek kapsułek Boost, gotowych zawsze eksplodować energią na każdym kroku. Właśnie, jest to system Adidasa, który wygląda trochę jak styropian. To kuleczki, które powodują, że bieg będzie komfortowy, wygodny, zapewniona świetna amortyzacja oraz energia. Ponieważ te buty są ciężkie, tak wyglądają jak widzimy, to sądzę, że bardziej nadają się do biegaczy trochę cięższych. Poza tym mamy technologię, tak to można nazwać, czy wykorzystanie Prime Blue. Produkt został wykorzystany z wysokiej jakości materiału pochodzącego z recyklingu, czyli z materiału pozyskanego z oceanu. Producenci się teraz prześcigają, kto będzie używał do produkcji obuwia czy odzieży materiału wtórnego z recyklingu. W tym wypadku mówimy, że to 50% materiału tekstylnego, a 75% materiału stanowi właśnie Prime Blue, czyli wykonany z ponownego recyklingu. Dobrze, patrzmy dalej. Wizytówka tych butów. Czytam, właściwie cytuję. Energia była tylko energią, dopóki nie trafiła na podatny grunt. Ultra Boost 21, albo jak Niemcy powiedzą Ein und Zwanzig, to prototyp za drugim, jeden za drugim, innowacja goniąca inną innowację, testowanie, testowanie i kolejne testowanie. I dalej, dołącz do nas pogoni za doskonale zbilansowaną wagą, amortyzacją i sprężystością. No tak, te buty, żeby osiągnęły taki wygląd i możliwości, muszą ważyć. Dalej, powitaj niesamowity zwrot energii włożony w każdy krok. Wykaz cech. Idealnie dopasowane do stopy. Model sznurowany. Cholewka Adidas Prime Knit Plus. Tekstylna wyściółka. Wspierający zapiętek. Podeszwa środkowa Boost. Waga 340 g, ale producent nie podaje dla jakiego rozmiaru. Obniżona podeszwa środkowa 10 mm. Wysokość pięcie 30,5 mm. To też jest taka moda, żeby buty były wysokie tego typu. Wysokość przedniej części stopy to 20,5 mm. Podeszwa zewnętrzna Stretch Web z gumą Continental. Kilka słów. Firma Continental jest bardzo znaną firmą na całym świecie produkującą opony. Natomiast jako niemiecki koncern współpracuje z Adidasem i z tej współpracy mamy mnóstwo butów, gdzie znajdziemy logo Continentala. I jeszcze kolory. Clude White, Core Black oraz Solar Yellow. Buty wyglądają pięknie jak są nowe, jednak niestety nie tylko przypuszczam, ale wiem, że po użyciu kilkukrotnym już będą tak zabrudzone, że nie da doprowadzić ich się do stanu pierwotnego.
A co mówią użytkownicy na temat tego obuwia? Warto również zacytować kilka wypowiedzi. Mam przed sobą 14 recenzji, 4,9 na 5 punktów, rozmiar bliski ideałowi, czyli jeśli ktoś nosi Adidas 45 1/3, to takie kupuje, aczkolwiek tutaj producent podaje, że sugeruje większy rozmiar o połowę. Jeśli chodzi o szerokość, również jest to dopasowane w sposób perfekcyjny. Pierwszy cytat. Bardzo dobre buty na długie i krótkie wybiegania. Aktualnie mam wybiegane na nich 900 km. Prawie 1000 km w tych butach ktoś przebiegł i jest ciągle zadowolony. Sam raz dla osób, które podczas biegu nie lubią luźnych butów. Były bardzo ładne oraz wygodne, ale okazały się lekko przyduże. Lekkość podczas biegania i świetna amortyzacja. Kolana odciążone. No właśnie, tu chodzi o to, żeby ten system pomógł nam, aby kolana zabezpieczyć przed ewentualną kontuzją. Mega wygodne, rewelacyjna amortyzacja, przylegające do kostki. Polecam zdecydowanie. I jeszcze jeden komentarz. Wygoda rekompensuje cenę. Jestem zadowolony z zakupów. Polecam dla wszystkich, którzy doceniają komfort. Te słowo klucz. W tych butach, w długich biegach czuć po prostu komfort. Zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem udamy się do miasta Boston w USA.